Cześć, tym razem pokażę poprawki w lokomotywie SM03. Zaczynamy od włączenia baterii, są one w krótszej szafie maszynowej. Otwieramy większą szafę maszynową z silnikiem. Mamy tam ręczną pompkę oleju. Nie mamy tu pompki elektrycznej, musimy ręcznie napompować olej. W symulatorze nie ma takich bajerów, olej pompuje nam się sam. Patrzymy na manometrze oleju, wzrasta gdzieś do około 0,4 MPa. Możemy włączyć silnik. Pompa paliwowa działa tu automatycznie na rozruszenie. Włączamy światełka manewrowe. I trochę grzejemy silnik. Sprężarka sprzężona jest z wałem silnika, więc musimy wejść silnikiem na obroty, aby nam nabijała powietrze z przyzwoitą prędkością. Tradycyjnie trzeba mieć ponad 0,5 MPa w zbiorniku głównym. Jakie zmiany w tej lokomotywie mamy? Przede wszystkim korekta fizyki silnika. Dorwałem ładną książeczkę, w której jest wszystko opisane dokładnie. Charakterystyki trakcyjne pokrywają się prawie idealnie. Po drugie, nowe sprzęgło autorstwa Yubaya. Nie ma już problemów z przyczepnością na pierwszym biegu, czy z gaśnięciem silnika przy sprzęganiu z wagonami. Teraz jeśli wszystko robimy w miarę sprawnie, nie ma z tym problemu. Oraz ta dźwignia, tam między kołem skrzyni biegów sprzęgła, a przednią ścianą, ta brązowa bez żadnej gałki na końcu. Jest to dźwignia na stawy przekładni, gdyż siedzimy teraz w lokomotywie 2LS150, która dostała dedykowaną kabinę. Niestety nie mamy na nią żadnej skórki, więc póki co trzeba ją sobie ręcznie wstawić na scenerię. Nie można jej dodać z poziomu startera. Hamulce mamy tutaj typu Knora. Niestety Knor pomocniczy nie jest poprawnie obsługiwany przez maszynę obecnie. On w rzeczywistości ma trzy pozycje: luzowania, odcięcia i hamowania. W maszynie pozycja piąta to odcięcie, poniżej piątej hamowanie, powyżej piątej luzowanie. Więc należy sobie ustawić na piątą kran pomocniczy, delikatnie hamować i luzować, tak jak knorem zespolony. Gwizdawkę jeszcze trochę podgłośnie, bo prawie jej tu w ogóle nie słychać ze środka. Moje najpoważniejsze modyfikacje w tym modelu to oczywiście dodanie modeli i aktywacja wszystkich termometrów, manometrów, tych czarnych w górnym rzędzie. Wyskalowałem przy okazji obrotomierz, który wskazywał dziwne wartości. Trochę przywalę w skład, ale delikatnie, prawie udało mi się wyhamować. Nie jestem mistrzem obsługi Knora. Trochę za daleko, trzeba docisnąć do składu. Do korekty są jeszcze współczynniki chłodzenia. Lokomotywa się nieco przegrzewa, zwłaszcza ciągnąc ciężki skład. Mam nadzieję, uda mi się jakoś to przeliczyć. Tutaj prawie udało mi się zdławić silnik na dociskaniu do składu, ale jak widać, mam przynajmniej kilka sekund, żeby zareagować na sytuację, zanim mi silnik zgaśnie. Nie, jakieś mikrosekundy, tak jak było to na poprzedniej fizyce. Przerzucamy dźwignię na stawy przekładni na tryb manewrowy.
trybie liniowym, takim, którym jechałem luzem, lokomotywa osiąga maksymalną prędkość 40-45 km na godzinę. W trybie manewrowym jest to jedynie 25 km na godzinę, ale za to mamy większy moment rozruchowy. Możemy pociągnąć cięższe wagony. Lokomotywa w ogóle ma uciąg do 600 ton po równym torze, ale nie jest wtedy w stanie osiągnąć maksymalnej prędkości. Może ciągnąć składy tak do 500 ton. Model wyjdzie, gdy tylko uda mi się opanować te współczynniki wymiany ciepła,